Cześć, nazywam się Marcel Kiełtyka, jestem ze stowarzyszenia Demagog, czyli pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej, gdzie weryfikujemy fake newsy, fałszywe informacje, manipulacje i sprawdzamy wypowiedzi polityków. W naszej codziennej pracy sprawdzamy wypowiedzi polityków, ale też sprawdzamy wszystkie inne informacje, które pojawiają się w sieci, wyszukując te, które nie są prawdziwe lub nie mają zbytnio związku z faktami. Ale nasza praca to także praca naszych czytelników, którymi możecie również być. I zachęcam Was bardzo do zgłaszania do nas fake newsów przez stronę internetową i nasz specjalny formularz. W ramach naszej działalności prowadzimy też warsztaty edukacyjne w ramach Akademii Fact Checkingu, gdzie za darmo uczymy Was, jeżdżąc po szkołach, jak świadomie korzystać z mediów społecznościowych, jak nie dać się fake newsom, nie dać się wkręcić. O tym, jak bronić się przed fake newsami, możecie dowiedzieć się również z domu, wchodząc na przykład na naszą platformę edukacyjną, w której też znajdziecie darmowe kursy. Platforma demagog.org.pl to miejsce, gdzie będziecie mogli podszkolić się z tego, jak rozpoznawać fałszywe manipulacje i różne rodzaje fake newsów. Pewnie słyszeliście już o takim pojęciu jak fake news. Są to nieprawdziwe informacje, które mają wzbudzić nas negatywne, często skrajne emocje i zmusić na przykład do podania dalej tej informacji. Oczywiście rodzajów fake newsów jest bardzo dużo, a najczęściej spotykamy się z nimi w mediach społecznościowych, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. I właśnie tam musimy być bardzo ostrożni, ponieważ te wiadomości bazują na emocjach i chcą, abyśmy podali dalej niesprawdzone informacje. Pamiętajcie, żeby nie podawać dalej niesprawdzonych informacji i zawsze zwracać uwagę na to, jakie konto i jakie źródło publikuje te informacje. Bardzo często fake newsy rozpowszechniane są przez podmioty, które podszywają się pod znane postaci, na przykład Wersow, która padła ofiarą takiego skamu, czyli oszustwa, gdzie rzekomo organizowała konkurs i rozdawała darmowe bilety do Energylandii, co okazało się totalnie zmyśloną informacją. Więc uważajcie i zawsze weryfikujcie informacje, które podajecie dalej i które przesyłacie swoim znajomym. Jest kilka prostych sposobów, które powiedzą Wam o tym, jak weryfikować informacje. Jak nie dać się nabrać na fake newsy? Po pierwsze, pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzić autora i źródło takiej informacji, na przykład na Facebooku. Sprawdźcie autentyczność tego konta. Bardzo często ludzie podszywają się pod znane postacie i te konta nie są prawdziwe. Wejdźcie w znajomych, sprawdźcie datę założenia konta. Jeżeli ktoś założył konto 3 dni temu, tydzień temu, to już powinno zwrócić naszą uwagę. Pamiętajcie też, żeby nie podawać dalej informacji, do których nie jesteście pewni, czy są prawdziwe. Jeżeli na przykład są podawane przez anonimowe konta, to też powinno zwrócić Waszą uwagę. Jeżeli nadal nie jesteście pewni, czy dana informacja jest prawdziwa lub nie, to wyślijcie ją do nas, do zespołu fact-checkerów. Demagog.org.pl ma specjalną zakładkę, gdzie możecie zgłosić tego fake newsa, a my postaramy się go zweryfikować. Pamiętajcie też, żeby czytać całe artykuły, nie tylko tytuł i nagłówek. Często tytuły i nagłówki mają emocjonalny charakter i są tak zwanymi clickbaitami, czyli po prostu mogą wprowadzić nas w błąd i tytuł może nie korespondować z dalszą częścią artykułu. Korzystajcie tylko i wyłącznie z rzetelnych źródeł, czyli tych, które są najmniej przetworzone i publikowane przez duże media i agencje prasowe. Mówiliśmy już o tym, czym są fake newsy, ale jak tak naprawdę sprawdzić, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie? Tutaj z pomocą przychodzi nam fact-checking, czyli tak naprawdę metoda weryfikacji informacji. My w Demagogu przy weryfikacji wypowiedzi polityków mamy 5 kategorii. Prawda, fałsz, wypowiedź manipulująca, nieweryfikowalna lub częściowy fałsz. Ale oprócz wypowiedzi polityków sprawdzamy też inne informacje w sieci i wtedy tłumaczymy, czy coś jest zgodne z faktami, lub nie. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak dokładnie wygląda nasza metodologia i w jaki sposób weryfikujemy informacje, to zajrzyjcie na naszą stronę. Mam na imię Wiktoria, chodzę do 3. klasy liceum. Ostatnio interesowałam się fake newsami oraz fact-checkingiem ze względu na to, że wśród mojego środowiska stało się to dość popularnym tematem. Stało się to dosyć popularne ze względu na to, że my jako młodzież mamy dostęp cały czas do internetu i widzimy wiele różnych informacji na całkowicie inne tematy i musimy być świadomi, czy to się prawdą, czy nie jest. Szczególnym ostatnio takim dużym impulsem była wojna w Ukrainie, ponieważ właśnie w tym czasie dużo nieprawidłowych informacji się pojawiało w internecie.
Jednym z przykładów takich fake newsów był filmik, który został wstawiony i na niektórych portalach społecznościowych był on podpisywany jako aktualne bombardowania w Ukrainie, po czym okazało się, że to są bombardowania w ogóle sprzed kilku lat i nie z Ukrainy, tylko z innego kraju. Myślę, że najważniejsze w rozpoznawaniu fake newsów jest sprawdzanie źródeł, skąd one pochodzą i przez kogo zostały opublikowane. Jeżeli są one publikowane przez różnych, na przykład specjalistów do danych spraw, to na pewno bardziej warto w nie wierzyć niż w te, które są publikowane przez zwykłe osoby. A jak zwalczać? Na pewno nie publikować ich, nie publikować informacji, których nie jesteśmy pewni. I w momencie, gdy widzimy, że coś nie jest pewne, warto to sprawdzić dogłębnie. Uczymy się rozpoznawać fake newsy w szkole, głównie na lekcjach informatyki. Uważam, że takie lekcje i zaznajamianie nas z tematem fake newsów i fact-checkingu są potrzebne. Jednak moje pokolenie nie potrzebuje tego aż tak bardzo, jak myślę, jak starsze osoby, ponieważ my używamy internetu, więc od kiedy praktycznie nauczyliśmy się czytać, więc jesteśmy zaznajomieni z fake newsami od samego początku, aczkolwiek na przykład moi rodzice nie mają aż takiej łatwości z rozpoznawaniem, co może być prawdą, a nie. Uważam, że sprawdzanie, czy coś jest fake newsem, czy nie, jest bardzo ważne też ze względu na naszą edukację, ponieważ jako uczniowie głównie korzystamy z internetu do nauki oraz do robienia różnych prac do szkoły, więc no, warto by było używać do tego prawdziwych informacji, a nie tych fałszywych. Fake newsy na młodzież mogą wpływać, tak jak powiedziałam, ze strony edukacji. Możemy się uczyć nieprawdziwych informacji, ale też na temat na przykład celebrytów. Bardzo to dotyka celebrytów i osób sławnych. I często dowiadujemy się informacji, że na przykład ktoś bierze rozwód, zdarzyła się jakaś nieprzyjemna sytuacja u danej osoby, która jest popularna. Niektóre osoby bardziej to interesuje, niektóre mniej, ale te, które interesuje to bardziej, mogą też przez to nabywać jakby inny obraz danej osoby, niż on faktycznie jest.